parkingów w Śródmieściu, należy zastanowić się, czy w ogóle należałoby utrzymywać parkingi płatne w rejonie Placu Zwycięstwa, Alei Piastów, ponieważ obserwuję, że niejednokrotnie są puste, natomiast do wnętrza osiedli, pomimo obowiązujących zakazów, wjeżdżają potencjalni klienci, powiedzmy, placówek handlowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Wiesława Sztaba. Ja tutaj kontynuuję pytanie kolegi Bogusławskiego, do pana dyrektora się zwrócę, Wydział Oświaty. W tej samej kwestii byłam przygotowana. Czy Wydział Oświaty przewiduje, bo wiemy, że do końca nie wiemy, jaka jest ilość dzieci nieprzyjętych do pilskich przedszkoli, ale problem zaistniał. Czy przewidujecie państwo otworzenie dodatkowych sal oddziałów w danych przedszkolach, w dużych osiedlach, na przykład 19 gdzieś daleko na Królowej Jadwigi i tak dalej, żeby można było stworzyć mieszkańcom i tym rodzinom, które pracują oboje, jakieś uzyskanie tego miejsca w przedszkolu, bo będzie to problem, a nie wszystkich stać na prywatne przedszkole. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne głosy? Tak, pani radna Maria Miller, bardzo proszę. Ja mam trzy pytania. Jedno dotyczy ulicy Szlacheckiej. Ona została, to jest ciąg pieszojezdny, tam jest do dokończenia około 100 metrów. Czy to zostanie dokończone? Poza tym na ulicy Wałeckiej za budynkiem, za posesją numer 6 są ruiny. Ruiny, które od lat tam istnieją. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, kogo to jest własność, czy to jest możliwe, żeby to usunąć, w końcu uporządkować. I Podleśna. Tam niedawno były łatane ubytki w drodze, ale deszcze ulewne spowodowały, no, że no nie można bezproblemowo przejechać teraz przez tę jezdnię. Czy to będzie jakoś no, ponownie zrobione, bądź kiedyś utwardzone, no ale na dzień dzisiejszy by trzeba było zrobić tak, żeby dziur nie było jednak. Także te trzy pytania przekazuję do przewodniczącego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są inne? Bardzo proszę, pan przewodniczący Krzysztof Muchewicz. Ja mam pytanie jeszcze z prac pana prezydenta, ale myślę, że to, bo tu jest pan dyrektor Wydziału Oświaty. Chodzi mi o taką rzecz, ja złożyłem interpelację w tej sprawie, no jeszcze chyba terminu nie przekroczyło, ale widzę tutaj w punkcie, że pan prezydent uczestniczył w konferencji poświęconej zmianom w systemie edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych, o co prosiłem o krótką informację. Nie wiem, czy to dzisiaj mogłoby być, czy tak jak interpelację złożyłem na następnej sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pilnujemy tych terminów rzeczywiście, jeżeli pan prezydent jest w stanie dzisiaj udzielić odpowiedzi, to, no to się okaże. Czy są inne zgłoszenia? Nie widzę. Tak, bardzo proszę. Pani radna Jolanta Lubińska. Jeżeli pan prezydent, pan przewodniczący pozwoli i pan prezydent również, to ja bardzo chętnie zmiany w systemie edukacji w szkolnictwie ponadgimnazjalnym omówię. Dzisiaj co prawda musiałabym to uczynić nie dołączając do swojego głosu obrazu, natomiast jeżeli państwo chcecie pełną prezentację, to oczywiście jestem gotowa na kolejnej sesji. Dziękuję bardzo. Jeżeli pani dyrektor była tak uprzejma, to jeszcze poprosimy, prawda? Bardzo proszę, pani radna Wiesława Sztaba. Mamy wspólne pytanie z kolegą Bogusławskim dotyczące... Tak. Zgoda buduje, bardzo proszę. Pojawił się wczoraj deszcz, burza, to znaczy są wcześniejsze przypadki już. Między nami jest idealne partnerstwo, tak. Ale pojawiły się już sprawy związane z zatapianiem chodników ulic, czyli już wczorajsza burza potwierdziła to i ulewa, że mamy po prostu pozatykane studzienki. Generalna prośba, żeby zwrócić się do fachowców, żeby kontrola nastąpiła, bo Bydgoska, inne drogi dojazdowe wszystkie były pozalewane na maks. Dlatego prosimy o to, żeby spróbować przyjrzeć się oczyszczeniu wszystkich studzienek, gdzie to są newralgiczne kłopoty. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy? Bardzo proszę, pan przewodniczący Paweł Dalkę. Ja króciutko jeszcze jedno pytanie w sprawach różnych. Panie prezydencie, czy myśli pan, czy rozważacie, w jaki sposób no, ułatwić mieszkańcom dostęp do urzędu? Chodzi mi o parkowanie przy placu Staszica, bo tam rzeczywiście dzisiaj jest kosmos.
w sensie bardzo trudno. Wiemy oczywiście, co jest tego powodem, i słuchacze szkoły policji, i pracownicy sąsiadujących firm, natomiast no, efekt tego jest taki, że szczególnie po wyłączeniu placu Staszica z możliwości parkowania, że naprawdę się radni, którzy na komisję do urzędu przyjeżdżają, też to potwierdzą. Rzeczywiście znaleźć miejsce tam w najbliższej okolicy jest dosyć ciężko i mieszkańcy też się na to skarżą. Jakie kroki, czy tutaj coś jest planowane? Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy? Bardzo proszę, pani radna Jolanta Lubińska. Ja tak naprawdę jestem radną na Staszycach, ale prośba mieszkańców Zamościa, która dotarła do mnie, a dotyczy parkingu, który jest przedłużeniem zorganizowanego już parkingu przy PKO i przy kompleksie sklepów. Mówię o tej drugiej części, która została później zagospodarowana. Prośba o to, by wyrównać tam teren, bo tak naprawdę wjeżdżanie na ten parking jest bardzo niebezpieczne. Wszystkie auta z niskim zawieszeniem tak naprawdę mogą kiedyś skończyć nieszczęśliwie swój żywot, więc prośba o to, by tam odpowiednie służby dotarły. I jeżeli pan prezydent jeszcze pozwoli, to chciałabym zwrócić się do pana dyrektora Dąbka. Mówiliśmy dość dużo przed przerwą o Domu Kultury. Ja chciałabym po pierwsze wyrazić swoją radość, że jest pan w tym miejscu, w którym pan jest. I choć w tej chwili pełni pan obowiązki, to wierzę, że przejmie pan ster tej placówki. I powiem jeszcze też tak. Spokój i elegancja, które emanują z pana wypowiedzi i aparycji, w moim odczuciu są zapowiedzią właściwie pojmowanych emocji w tej placówce i zapowiedzią dobrej jakości. Bardzo dziękuję za to, że jest pan właśnie w tym miejscu. Dziękuję. Oczywiście możemy to przegłosować. Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy? Bardzo proszę, pani radna Maria Kubica. Szanowny panie przewodniczący, chciałabym się dołączyć do głosu pana radnego, pana Pawła Dalkego, bo właściwie miałam też tę sprawę poruszyć, ponieważ chodzi właśnie o utrudnienia, jakie są w parkowaniu samochodów na placu Staszica, przed Domem Kultury, koło szkoły. Także jeżeli cokolwiek się dzieje w Domu Kultury, to naprawdę jest wielki problem. Także nie ma gdzie postawić samochodu. Także może by na jakiś ten czas, kiedy właśnie przyjeżdżają interesanci do urzędu, kiedy coś się dzieje, żeby można może na tym placu jakieś miejsce wydzielić, żeby można było zostawić samochody, bo jest to naprawdę bardzo duże utrudnienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Czy są inne zgłoszenia? Proszę państwa, ja tylko przypomnę państwu w międzyczasie obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego. Skądinąd nie jest to obowiązkiem przewodniczącego ani biura rady, przypominanie radnym, ale serdecznie państwa do tego zachęcam. Siebie zresztą też. Czy są inne głosy? Jeżeli nie, w związku z co prawda zostały nam kwestie te techniczne, o których wcześniej informował pan przewodniczący Paweł Dalkę, mianowicie co do podpisów pod elektronicznymi projektami, elektronicznymi wersjami projektów uchwał. Ja sprawdziłem w międzyczasie zapisy statutu i tak naprawdę projekt dopuszcza w paragrafie 52 jest to określone, jakie wymogi powinny spełniać projekty oraz możliwość, to paragraf 22 z kolei o tym twierdzi, możliwość przesłania projektów drogą elektroniczną. I tak naprawdę możemy utrudniać sobie życie, jeszcze dodatkowo załączać te podpisy zeskanowane, ale tak jak ćwiczyliśmy to z
z podpisami radców prawnych, którzy mają obowiązek zaopiniowania, byłoby to pewnym utrudnieniem. Możemy o to apelować, my te projekty otrzymujemy w tej wersji. Dotychczas żaden z radnych nie kwestionował wiarygodności tych projektów uchwał, które są notabene tak samo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane. Ale bardzo proszę, jest okazja, jest miejsce, żeby tę kwestię przedyskutować. Bardzo proszę. Znaczy, ja króciutko. Artykuł 52 statutu, on rzeczywiście wymienia między innymi to, na co ja zwracałem na początku uwagę, o tym, że musi być akceptacja radcy prawnego. I to jak gdyby jest załatwione tą informacją, która po mojej interwencji się pojawia pana przewodniczącego o tym, że projekty uchwał takie i takie tą jak gdyby te wymogi statutu spełniają. Natomiast mi chodziło o coś zupełnie innego, ja absolutnie nie chcę utrudniać, bo mi nie jest potrzebny skanowany podpis któregoś z, nie wiem, z pani czy panów prezydentów. Natomiast tak jak przy innych uchwałach, przy których są podpisy, po prostu, żeby było imię, nazwisko osoby, która się pod tym po prostu podpisuje, nie podpis, w sensie, żeby był autor. Rozumiem. Precyzyjnie mówiąc, rozumiem, tak jak jest okay. Przy pozostałych, przy większości projektów uchwał. Myślę, że będziemy w stanie w porozumieniu tutaj z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta dopilnować tego. Myślę, że to nie będzie stanowiło większego problemu. Patrzę tutaj na pana sekretarza, który pilnuje tych spraw i kiwa głową. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wobec wyczerpania, bardzo proszę, pan radny Zbigniew Kosmatka. Panie przewodniczący, od kilku dni mieszkańcy przy okazji emisji programu jednej z telewizji mają okazję zapoznawać się z informacją o wyroku, jaki Regionalna Izba Obrachunkowa, a właściwie jej skład orzekający, wydał w stosunku do byłego dyrektora Pilskiego Domu Kultury, wyroku uniewinniającego w jednym przypadku, żeby dochować ścisłości, uznającego winę, ale jednocześnie uznającego argumenty i odstępujące od wymierzenia kary. Mówię o tym dlatego, że rok temu na tej sali podejmowana była decyzja Rady w sprawie uznania bądź nie skargi, której kanwą były właśnie te zarzuty, które później zostały skierowane do Izby Obrachunkowej. I mówię o tym dzisiaj dlatego, że ten wyrok Regionalnej Izby powinien dawać do myślenia, iż w przypadku, kiedy rozpatrujemy skargi, które mają swój ciąg dalszy w organach orzekających, należałoby przemyśleć, czy nie warto w tym momencie zawiesić procedury tej skargi do momentu rozstrzygnięcia przez właściwy organ. Jako że przez blisko rok przynajmniej część mieszkańców Piły żyła sprawą, nazwijmy to, nieścisłości, jakie zaistniały w Pilskim Domu Kultury, przedstawiając je w różnym świetle. No a ten wyrok mówi dobitnie o zupełnie innej sytuacji, jaką uznało za stosowne przyjąć kolegium orzekające. Dziękuję bardzo. Czy do tego punktu? Bardzo proszę, pan przewodniczący Tomasz Rzymkowski. Jeszcze raz w kwestii organizacyjnej, bo widzę, że na sesjach różnie się odbyło. Na ostatniej sesji padały wolne głosy, wnioski. Ja myślę, że to dosyć proste pytanie, na które można w każdej od razu odpowiedzieć, przynajmniej na część. Na zeszłej sesji były odpowiedzi. Na tej sesji jest zamknięcie znowu tematu. Ja myślę, że pan prezydent na pewno nie uchyla się od odpowiedzi na niektóre pytania. Oczywiście na te, które jest w stanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że na pewno chce odpowiedzieć. Tylko przewodniczący ogranicza. Dziękuję bardzo. Czy są inne zgłoszenia? Jeżeli nie ma, wobec
wyczerpania. A to bardzo proszę, pan prezydent Piotr Głoski. Znaczy ja przepraszam, może za mało widocznie się zgłaszałem, ale zgłaszałem się wcześniej i absolutnie nie uchylam się od odpowiedzi, broń Boże. Co do tego postępowania trybu, to być może absolutnie jest to do przemyślenia, w jaki sposób procedować. Ja chciałbym tylko sprostować, że Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych odstąpił od ukarania. To jest zasadnicza różnica, nie uznano niewinności, tak, czy jakieś odstąpiono od ukarania. W tej sprawie były również prowadzone inne postępowania i tam zakończyły się ukaraniem i zapłatą kwot które osób, które w ten sposób uznały swoją winę. I w związku z... Znaczy w tej chwili oczywiście jest kwestia proceduralna, o której pan radny mówił i możemy ją brać pod uwagę. Co do, chciałbym też dosyć wyraźnie powiedzieć, rozwiązanie umowy z panem Kaźmierczakiem nastąpiło za porozumieniem stron wtedy. Rozmawialiśmy o tym, że w momencie, kiedy sprawa się zakończy i będzie miała chociażby tak pozytywny wymiar, będziemy się zastanawiali, w jaki sposób możemy współpracować. Jestem otwarty na taką współpracę. Co do innych pytań, które wychwyciłem, już mówiłem wcześniej, że Bydgoska nie będzie remontowana na zasadzie pokrywania tego stanu, który dzisiaj jest. Chcemy przygotować projekt w tym roku przebudowy, ale Zarząd Dróg i Zieleni na pewno głos pani radnej lubińskiej weźmie tutaj pod uwagę i do czasu, że tak powiem, przeprowadzenia tych całościowych zmian będzie zarówno droga utrzymywana, jak również te części parkingów, o których pani mówiła. I myślę, że to z tych pytań do mnie, reszta była do pana dyrektora, ewentualnie jeszcze to poproszę tutaj o uzupełnienie. Bardzo proszę. Pan dyrektor Sebastian Dzikowski. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o odwołanie osoby, która nie dostała się do przedszkola, to jest tryb odwoławczy, on jest opisany w procedurze naboru. Odwołuje się rodzic do prezydenta za pośrednictwem dyrektora przedszkola. Natomiast jeśli chodzi o możliwość rozważenia kolejnych oddziałów w miejscach i w przedszkolach, w których to miejsce jest, to oczywiście taką możliwość rozważamy. Ona będzie, czy decyzja będzie podjęta przez pana prezydenta w sytuacji, kiedy ostatecznie będziemy znali liczby, bo na dzień dzisiejszy jesteśmy dopiero w drugim dniu po ogłoszeniu naboru. Ja mam na przykład informację, że część rodziców również zapisywała dzieci do przedszkoli niepublicznych i kiedy ta wiedza będzie pełna, wtedy będziemy mogli podjąć takie stosowne decyzje. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan prezydent Piotr Głowski. I jeszcze jedno pytanie związane z placem Staszica. W tej chwili przygotowaliśmy propozycję, została przekazana między innymi do Gminnej Rady Pożytku Publicznego pod dyskusję związaną z parkowaniem. Przestrzeń wewnętrzna placu Staszica nie nadaje się absolutnie w tym stanie do tego, żeby jeździć tam samochodami. Jeżeli wpuścimy tam samochody, myślę, że za rok będziemy musieli przeprowadzić za wiele milionów gruntowny remont. Po prostu te płytki to się nadają tylko do tego, żeby po tym placu chodzić, a nie jeździć samochodami. Ale żeby dopuścić możliwość parkowania interesantów, osób, które jadą do centrum, a parking jest głównie zajmowany i to po tablicach również to widać przez osoby szkolące się w szkole policji, które zostawiają bardzo często samochód w poniedziałek, a w piątek nim odjeżdżają. Chcemy rozszerzyć tą strefę parkowania w miejską o plac Staszica, dając jednocześnie możliwość wprowadzenia biletu specjalnego 30-minutowego, który byłby bezpłatny, tak żeby wejść, załatwić sprawę, nie ponosząc kosztów. Pozostała część powinna spowodować rotację w tym miejscu i jednocześnie zawarto w tej propozycji
postulat zgłaszany od dawna przez osoby niepełnosprawne, by również pierwsze 30 minut na terenie miasta dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie, odpowiedni dokument w samochodzie było również bezpłatne. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Tomasz Rzymykowski, bardzo proszę. Ja trzeci raz zadam pytanie. Dziękuję bardzo. Bardzo przepraszam, nie notowałem. Oczywiście zadaniem Inwestparku jest takie funkcjonowanie, by samodzielnie funkcjonować na rynku. Jest ten czas dzisiaj, którym również i my, i Inwestpark ma inwestować w obiekt. To są oczywiście takie momenty trudne, bo oznaczają również, że przez kilka miesięcy na przykład nie mamy wpływów z dzierżaw. Na pewno spowoduje to zawirowania, ale jestem pewien, że po tym okresie jakość tego, co będzie zaoferowane najemcom do wynajmu i tym stałym, i tym, którzy będą się tam na jakiś czas pojawiali, i to, co dzisiaj Państwo przegłosowaliście, czyli sala, będzie przynosiło zdecydowanie więcej pieniędzy niż do tej pory, bo dzisiaj właściwie oprócz kredyt banku, który tak czy inaczej podejmował decyzję o wyborze innej lokalizacji, nie było tam najemcy. To mieliśmy chyba z 3000 metrów kwadratowych, które nie przynosiły ani złotówki, a ogrzewaliśmy je, oświetlaliśmy i jeszcze do tego chroniliśmy. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Panie przewodniczący. Wobec